sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Kamil Szewczyk. Witam Państwa serdecznie, Kamil Szewczyk, to jest czwartkowy Wieczorny Ekspres. Dzisiaj w studiu moim i Państwa gościem w pierwszej części jest Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny. Witamy. Witam Pana redaktora i witam wszystkich wiernych fanów Super Ekspresu i naszej audycji. Witamy również. Na początek sonda dla Państwa. Czy protesty odbudują poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości? Na koniec programu pokażemy wyniki, a tymczasem komentujcie, piszcie. No i pierwsze pytanie do Pana, Panie Senatorze. Jak Pan myśli, czy te protesty, które zapowiada Prawo i Sprawiedliwość, które mają się rozlać też na całą Polskę, mogą odbudować to poparcie dla PiS-u, czy jednak nie? No, gdyby ci, którzy protestują, dostawali takie pieniądze, jak ci, którzy organizują protest, to oczywiście, no, Pan Adamczyk, który zarobił 1,5 miliona w niecały rok, średnia tam wypadała bodaj 200 tysięcy miesięcznie, no za takie pieniądze jestem gotów protestować na mrozie przez 365 dni w roku. Tylko że tych milionerów, no, była stosunkowo wąska grupa, bo to tylko przyjaciele królika, żeby takie pieniądze dostawać, trzeba było być działaczem albo propagandystą Prawa i Sprawiedliwości. Więc za taką kasę niektórzy mogą protestować. Ja się dziwię, czemu na proteście nie było rodziny państwa Kurskich. On przytula 4,5 miliona, małżonka szanowna 1,5 miliona. Szanowna małżonka nawet nie zapomniała o pierwszym mężu, który też ponad, grubo ponad milion zarobił. No więc na protest milionerów to pewno wielu z państwa by się pisało. Ale na protest wspólnie z milionerami myślę, że ta frekwencja w kolejnych protestach może już spadać. Ale to nie był, no przyznamy, to nie był marsz 1 października, który wy żeście organizowali, prawda, na czele z Donaldem Tuskiem. No było jednak, no trochę ludzi było, ale to nie była ta, nie, ja nie, ta skala. Oczywiście, że tam też była frekwencja. Było około 100 tysięcy, 200 może. Oczywistą rzeczą jest, że rzeczywiście skala była nieporównywalna w stosunku do tego marszu Miliona Serc, która organizowała Koalicja Obywatelska, ale ja myślę, że jak gdyby to, że ta frekwencja była słabsza, no to jednak wynika z pewnego fałszu i obłudy. No bo jeżeli, przypominam, że tam hasła, pod którym miał być ten marsz, się zmieniały. Marsz miał być w obronie wolności mediów, no okazało się, że ta wolność mediów tak zwanych publicznych drogo kosztowała, no bo to nie tylko pan Adamczyk i jego 1,5 miliona, szanowni państwo, rocznie, pamiętajcie, rocznie, ale to także setki tysięcy złotych dla innych propagandystów. Czyli kolejna informacja, panie doktorze, no ze smutkiem stwierdzam, że pan w telewizji publicznej, żeby cośkolwiek skomentować tam za parę stówek, za minutkę komentarza, się nie pojawiał. Pan pewno też żałuje. Żałuje pewno wielu z tych, którzy nas oglądają, że o ten komentarz nie zostali poproszeni, ale tam była całkiem pokaźna 500 plus, lista, można powiedzieć, wazeliniarzy władzy, którzy się okazywali, że potrafili za to kilkaset tysięcy rocznie zarobić. To jest coś niesamowitego. To jest coś obrzydliwego, bo z drugiej strony mamy komunikat przedstawiciela Rady Mediów Narodowych, że telewizja publiczna jest w takim stanie, że może nie być pieniędzy na wynagrodzenia dla operatorów kamer, dla pracowników administracji i obsługi w telewizji publicznej już w lutym, ale okazało się, że setki tysięcy, a nawet miliony dla czołowych propagandystów się znajdowało i myślę, że ta prawda powoli będzie docierać do ludzi. No kolejna afera, bo jak się okazuje, tu głównie o kasę chodzi, to to, co się działo w spółkach Skarbu Państwa. Zostańmy przy mediach. To według pana powinni zwrócić te pieniądze, te gigantyczne pieniądze? Czy... Ja mam przed sobą raport NIK-u, który mówi o wydatkach niecelowych, niejawnych, nieoszczędnych, niegospodarnych, ale tu najważniejszy jest inny fragment. O zjawiskach korupcjogennych. Pan Adamczyk, poza tym, że miał etat za kilkaset tysięcy, to miał podpisaną umowę, bo miał zarejestrowaną działalność gospodarczą, też z telewizją publiczną. Jeżeli się potwierdzi, że dwa razy brał pieniądze za to samo, czyli na przykład za prowadzenie jakiejś audycji, miał to w zakresie obowiązków jako pracownik etatowy telewizji i miał to w zadaniach firmy, którą reprezentował, no jednoosobową działalność gospodarczą, to nie mam żadnej wątpliwości, że powinien te pieniądze zwrócić. To jest wbrew kodeksowi pracy. Nie można za to samo, za te same obowiązki pobierać dwukrotnie wynagrodzenia. No ja już nie mówię o odpowiedzialności karnej, bo jeżeli by się okazało, że tam po prostu ktoś tej roboty nie wykonywał, najbardziej szokujący jest ten młody człowiek, który jeszcze nie miał matury,
asystent Jacka Kurskiego, 3 miliony w 2 czy 3 lata. No, ja bym powiedział, wyjątkowo zdolny maturzysta. Pewno wielu maturzystów, którzy nas oglądają, zadowoliliby się 1/10 tej sumy w tym czasie. No ale szanowni państwo, nie każdy z was może być asystentem Jacka Kurskiego. Panie senatorze, za nami miesiąc rządów Donalda Tuska. Jak pan ocenia te pierwsze 30 dni? Co się udało już, a co się nie udało? Z punktu widzenia obywatela to, co najważniejsze, dokonało się właśnie dzisiaj. Został przyjęty budżet państwa, a w tym budżecie mamy 30-procentowe podwyżki dla nauczycieli, ponad 30-procentowe dla najmłodszych. Mieliśmy coraz mniej młodych ludzi, którzy chcieli wykonywać ten piękny zawód. 20-procentowe podwyżki dla całej sfery budżetowej. Dla młodych rodziców, którzy chcą szybciej wrócić do pracy, tak zwane babciowe, dla babci i dziadka, które by się miało zająć dzieckiem, jeżeli rodzic, no głównie oczywiście kobiety, chcieliby szybciej wrócić do pracy. Mamy coś, o co walczyłem. Było wstydem państwa polskiego, że ci sami, którzy walczyli z in vitro, z tej metody korzystali, bo mieli pieniądze, a działacze PiS-u mieli napchane pieniądze tak, że im z kieszeni wypadały, jak już dzisiaj wiemy, ale ludziom niezamożnym tego odmawiali w imię światopoglądowych racji, których sami nie przestrzegali. Cieszę się, że w tym budżecie są pieniądze na metodę leczenia bezpłodności in vitro, bardzo ważne. No i cieszę się z jeszcze jednej rzeczy. Jeszcze jako prezes w raportach ogłaszałem, zapuść psychiatrii, psychologii dziecięcej, problem z leczeniem nowotworów wśród dzieci i młodzieży, na to są dodatkowe 3 miliardy złotych. To kolejna dobra informacja, więc to, co było zapowiadane, duża część z tych zapowiedzi znalazła swoje odzwierciedlenie w budżecie. Ale z drugiej strony krytycy PiS-u, krytycy Platformy Donalda Tuska mówią tak, Wąsik, Kamiński bezprawnie siedzą w więzieniu. Media publiczne bezprawnie przejmowane. No i co pan na to? Panie doktorze, ale jak bezprawnie? No Wąsik i Kamiński, że nie szanujecie demokracji, skazani prawomocnym wyrokiem sądowym nie za walkę z korupcją, za fałszowanie dokumentów urzędowych, za podrabianie podpisów urzędowych, za nielegalną prowokację, za przekroczenie uprawnień, za niedopełnienie obowiązków. W Polsce jest to zagrożone bodaj karą do 10 lat pozbawienia wolności. Panowie zostali skazani na 2 lata pozbawienia wolności. Za te przestępstwa w Wielkiej Brytanii jest kara bodaj 20 albo 25 lat pozbawienia wolności. Więc to nie są kryształy, jak mówi pan prezydent Duda. To są osoby skazane za ciężkie przestępstwa. I pan prezydent oczywiście próbował ich ułaskawiać jeszcze przed prawomocnym wyrokiem. No czegoś takiego nie grali. Szanowni państwo, to tak jakby wam ktoś udzielił rozwodu, jeżeli nie byliście jeszcze w związku małżeńskim. No gdzieś są granice absurdów. Po wyroku skazującym dzisiaj pan prezydent, jak te kryształy chce holubić, pielęgnować, ściereczką wycierać, to może podjąć tą decyzję i je ułaskawić. A jest obłudą skrajną, jak spotyka się z małżonkami obu panów, mówi, że zrobi wszystko, żeby ich natychmiast wypuścić z więzienia i nie robi nic. Wszyscy podkreślają... Proces ułaskawienia, tak? Czyli to jest... To jaja jakieś. Prezydent może na mocy konstytucji od ręki podjąć decyzję o ułaskawieniu obu panów. To co on mówi? On mówi, że wszczyna procedurę ułaskawieniową. Na to nie ma żadnego potwierdzenia. Prezydent wcale nic nie musi na końcu zrobić. Ta procedura się wcale nie musi zakończyć ich ułaskawieniem, bo moim zdaniem chodzi o to, żeby oni siedzieli. PiS chce krzyczeć, że to więźniowie polityczni. To co on robi? On występuje opinię sądu pierwszej instancji, drugiej opinii. Każdy z sądów ma wielomiesięczny czas. Co najmniej instrukcyjny termin jest 2-miesięczny na wydanie opinii. Więc to może trwać, mimo że prezydent mógłby skorzystać z prawa łaski w innym trybie, nie procedury karnej opisanej. Tylko, że prezydent nie chce przyznać, prawda, no ułaskawienie było w kilka lat temu, 8 lat temu chyba, tak, czy 9. No, ale co prezydent chce przyznać? No to, co wszyscy widzieli. Że już ułaskawił, tak, że ułaskawienie było. Wyroku wtedy nie było, więc od czego ułaskawił? No gdzieś są granice absurdu. A czy jak prezydent próbuje udowodnić, że czarne to białe, a białe to czarne, to niech udowadnia, ale my rozumu nie postradaliśmy. No, jak można było ułaskawić od wyroku, którego jeszcze nie było? Prezydent, uwaga, szanowni państwo, prezydent w 2015 roku ułaskawił panów Wąsika i Kamińskiego w 2015 roku, którzy zostali skazani w grudniu 2023 roku, czyli 8 lat później. Możemy się tylko uśmiechnąć.
Panie senatorze, cytuję, minęło już 7 dni od naszego spotkania, w czasie którego prosiłyśmy o jak najszybsze uwolnienie naszych mężów. Napisały w liście do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara żony Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. No i zażądały oczywiście niezwłocznego przekazania akt sprawy do prezydenta Dudy. Dodają też, że na Adamie Bodnarze ciąży odpowiedzialność za życie i zdrowie uwięzionych polityków. Apel został oczywiście udostępniony przez Komitet Obrony Więźniów Politycznych. Jak pan to komentuje? Mamy w tej sprawie powinni zostać trzy rzeczy. To znaczy, po pierwsze, ja absolutnie rozumiem obie panie. Każda żona nie będzie patrzeć na to, co zrobił mąż. Jeżeli mamy związek, osoby się kochają, to dla mnie jest naturalnym, że panie zabiegają o to, żeby ich małżonkowie, mimo popełnionych przestępstw, opuścili zakład karny, mogą to prośby przedstawiać, apelować. Jest to dla mnie zrozumiałe. Ale teraz musimy przejść do przepisu. Sprawę przerwy w odbywaniu kary reguluje artykuł 568 Kodeksu Postępowania Karnego, który co stanowi? Uznając zaś, że szczególnie ważne powody przemawiają za ułaskawieniem, zwłaszcza gdy uzasadnia to krótki okres pozostałej do odbycia kary, prokurator generalny może zarządzić przerwę w jej wykonaniu. Nie wiem, czy pan redaktor wie, kiedy prezydent pierwszy raz zaapelował o przerwę w wykonaniu kary, kiedy panowie z 2 lat orzeczonej kary pozbawienia wolności odsiedzieli 2 dni. To o jakiej krótkim okresie odbywania kary my mówimy? No panowie z 700 kilkudziesięciu dni odsiedzieli 2 dni, a przepis mówi, że trzeba, żeby było uzasadnienie do przerwy, żeby został krótki okres pozostały do odbycia kary. Tam są jeszcze inne przepisy procedury karnej, które mówią, że są elementami istotnymi do podjęcia decyzji czy o przerwie w odbywaniu kary, czy o skróceniu odbywania kary. To jest na przykład to, że panowie zrozumieli istotę popełnionego przestępstwa. I pan i ja, a w szczególności ci, którzy nas oglądają, widzieli, jak panowie zrozumieli. Pan Mariusz Kamiński pokazał to gestami ręcznymi w Sejmie, tak zwanym gestem Kozakiewicza, co on ma na myśli o tym wyroku, więc mam nieodparte wrażenie, że nic z tej sprawy nie zrozumiał. A jak pan komentuje, komentuje wypowiedź episkopatu, no, który proponuje interwencję humanitarną u ministra Bodnara w sprawie Wojciecha Kamińskiego? A to przechodzimy do bardzo ważnej rzeczy. A tak, to jest odpowiedzialność i obowiązek ministra sprawiedliwości jako nadzorującego więziennictwo. Przepisy prawa, ale takie względy ludzkie, humanitarne mówią, że oczywiście żadnemu osadzonemu nie może stać się krzywda. Odbywanie kary pozbawienia wolności nie może być okolicznością, która wpływa negatywnie na stan zdrowia. Dlatego jest dla mnie całkowicie zrozumiałe to, co się stało w ostatnim czasie, że na wniosek służby więziennej tą procedurę uruchamia lekarz więzienny. W przypadku pana Mariusza Kamińskiego został zgłoszony wniosek do sądu. Sąd wydał postanowienie o tak zwanym obowiązkowym dożywianiu osadzonego, żeby nie miało to negatywnego wpływu na stan jego zdrowia. I z tego, co wiem, ta decyzja została podjęta, już mówiąc wprost, w systemie kroplówek z pożywieniem pan Mariusz Kamiński jest teraz dożywiany. Jest to dla mnie całkowicie zrozumiałe, no bo jego pobyt w zakładzie karnym nie powinien, zresztą nie tylko jego, ale każdego osadzonego, nie powinien negatywnie wpływać na stan jego zdrowia. Super Express dziś napisał, że no, profesor Bodnar nie posłucha apeli prezydenta Dudy. Z naszych informacji wynika, że minister, prokurator generalny podjął decyzję, nie zarządzi przerwy w odbywaniu kary przez polityków PiSu. Jak pan to ocenia? No, minister Bodnar daje szansę panu prezydentowi, żeby nikt nie powiedział, że jest faryzeuszem i obłudnikiem i że z jednej strony mówi, że zrobi wszystko, żeby ich wypuścić, a później nie robi nic. Przypominam, pan prezydent może w każdym momencie, w trakcie trwania naszej audycji, wydać akt łaski, jego następstwem będzie natychmiastowe opuszczenie zakładu karnego przez pana Wąsika i Kamińskiego. Ja oczywiście już pomijam te okoliczności, bo jest wiele wniosków kierowanych o prawo łaski ze strony prezydenta. Jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny opiniowałem też takie wnioski. Średni czas oczekiwania w ogóle na rozpatrzenie takiego wniosku to jest 1,5 roku. Tak prezydent Duda
mniej więcej jest minimalny czas rozpatrywania takiego wniosku. No tu mamy specjalną procedurę, ale chyba się już przyzwyczailiśmy, że politycy PiS-u mieli swój wymiar sprawiedliwości, swoich neosędziów, swoją prokuraturę, ale proszę zwrócić uwagę, to się kończy. Dariusz Barski okazało się, że nigdy nie był prokuratorem czynnym, był prokuratorskim emerytem. Kto jest teraz prokuratorem krajowym? Barski? Dariusz Barski nie jest nawet prokuratorem. On mówi, że jest prokuratorem krajowym. No nie róbmy sobie jaj. Pan Dariusz Barski jest emerytem. To się ładnie nazywa stan spoczynku, nie emerytura, stan spoczynku prokuratorskiego, ale to jest emerytura. W 2016 roku przez 2 miesiące obowiązywał przepis, gdzie można było ze stanu spoczynku, bo tak się nazywa prokuratorska emerytura, wrócić do czynnej służby. Nie wiem, czy pan wie, kiedy pan Dariusz Barski wrócił do tej czynnej służby. 6 lat po tym, jak przepis przestał obowiązywać, bo w 2022 roku. Ale teraz spójrzmy na pozytywy. Nie ma pana Dariusza Barskiego i nagle się okazuje, że prokuratura przedstawia zarzuty Piotrowi Wawrzykowi przez 8 lat. Żadnemu politykowi nie mogła przedstawić, a teraz przedstawia. To nie jest tak, że ten dualizm prawny funkcjonuje w Polsce? Ale nie ma dualizmu prawnego. Nie, panie doktorze, nie dajmy się zwariować. Co prawnik, to opinia, prawda? I w tej sprawie też pana Barskiego, tak? I nowego, rzekomo nowego prokuratora. Ja się nie dziwię, że pan Barski, bo to już wiemy, który zarabiał setki tysięcy złotych, tam bodaj 50 tysięcy miesięcznie, czyli ponad 600 tysięcy rocznie by z tego wynikało. Broni się rękami, pazurami. To jest dokładnie ten sam model jak pan Adamczyk. No, jeżeli dostaje się takie pieniądze, to mentalnie trudno się z tym stanowiskiem pożegnać. No ale są fakty. No, były przepisy, które mówiły o tym, że po przekształceniach prokuratury w 2016 roku można było wrócić przez 2 miesiące do prokuratury. Pan Barski tego nie zrobił. Też się nie dziwię, bo nie wiem, czy pan redaktor wie, z jakiego stanu spoczynku pan prokurator Barski korzystał. Dostawał 100% wynagrodzenia, 100% wynagrodzenia za to, że nic nie robił. Czyli rozumiem, że następni prokuratorzy będą mniej zarabiać, tak? Na szczęście te przepisy funkcjonowały w tamtym okresie. Dzisiaj już nie ma 100% stanów spoczynku. No tu muszę powiedzieć, że koledzy z PiS-u zawsze potrafią się wywianować finansowo tak, że człowiek siedzi i mu, jak mówi popularnie młodzież, kopara w dół opada, kiedy na te słupki matematyczne i wpływy na ich konta nie patrzy. No więc pan Barski wcześniej nie chciał mu się pracować. W 2022 roku ogłosił, że wrócił. Okazało się, że nie wrócił, bo nie mógł wrócić. I jak mi pan zada pytanie, czy ci państwo sobie z nas robią jaja, to ja już nie wiem. Bo to, że przepis nie obowiązywał, to wystarczyło przeczytać ustawę. Może byli tak przekonani, tak butni, tak pewni siebie, że państwo to oni i że nie ich nie obowiązują te regulacje, które obowiązują pana, mnie i tych, którzy nas oglądają, że doszli do wniosku, że mogą sobie podjąć każdą decyzję, nie mogą podjąć każdej i widzimy już pozytywne tego następstwa. A to pan Piotr Wawrzyk, słynny specjalista od afery wizowej, został za to zatrzymany. A to na polecenie prokuratury mamy przeszukanie w siedzibie Orlenu, zresztą humorystyczne. Prezes Kaczyński nie wiedział wczoraj, kim jest pan Piotr W., zanim jeszcze pan Wawrzyk. Czy prawnik pana Wawrzyka mówił, żeby udostępniać jego wizerunek? Bo ja dzisiaj nawet oglądałem film na TikToku, gdzie prezes Kaczyński zachwala pana Piotra Wawrzyka, czyli tego słynnego Piotra W., jako świetnego polityka. No nawet zachęca do głosowania na pana Wawrzyka, a się okazuje, że chłopa w ogóle nie znał. No to bym powiedział, ciekawy model. Szanowni państwo, możecie nie znać prezesa Kaczyńskiego. Podejdźcie, złapcie go za rękaw. Wygłosi wam laudację, którą będziecie mogli puścić na TikToka, tak jak pan Piotr W. Panie senatorze, agenci CBA dzisiaj weszli do siedziby Orlenu. Jak pan myśli, jak to się rozwinie, jak się rozwinie ta sytuacja? Prowadzimy czynności procesowe w spółce, przekazał Onetowi zespół prasowy CBA, a z kolei Orlen twierdzi, że to, cytuję, spotkanie o charakterze rutynowym. Panie redaktorze, strach się bać. Okazuje się, że agenci CBA, prokuratorzy i inne służby biegają po tym Orlenie rutynowo. Ja zawsze myślałem, że chłopaki z Orlenu to paliwem handlują, a okazuje się, że to jakaś lewa siedziba prokuratury i służb specjalnych. Nie, no to jest kabaret. Prokuratura informuje o bardzo poważnej sytuacji. Mówi się o powoływaniu się na wpływy, to jest przestępstwo zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności. Mówi się o zajęciu sprzętu komputerowego członków zarządu spółki. No, my nie wiemy, czy wszystkich, czy też prezesa Obajtka, nie wiemy, o jakie powoływanie się na wpływy chodzi. Ktoś zada pytanie, no ale jakie powoływanie się jest na wpływy? Obajtek był potężną figurą, prezesem największego koncernu, ale jednak nie był premierem.
No ale pamiętam, jeszcze 2 lata temu wszyscy uważali, że będzie tym premierem, więc kto tam się powoływał na wpływy, ja bym nie był zaskoczony, jakby rzecz dotyczyła najważniejszych osób z kierownictwa spółki, ale kabaret to się zaczyna później. Mhm. Bo my czytamy komunikat CBA, poważna służba informuje nas, że na polecenie prokuratury prowadzi czynności w siedzibie spółki, a w tym czasie CBA mówi, Orlen mówi, nie potwierdzamy informacji dotyczących rzekomego przeszukania pomieszczeń i gabinetów członków zarządu spółki Orlen. Przepraszam, to ktoś tu kłamie i powiem szczerze, że ja mam większe zaufanie do komunikatu Centralnego Biura. Czy pan ma jakieś zakulisowe informacje w tej sprawie? Brońcie Panie Boże, ja tylko czytam 2 komunikaty oficjalne. Ja wiem, ale poza oficjalnymi informacjami, czy do pana doszły jakieś informacje? Ja czytałem informacje, jak jeden z członków zarządu Orlenu tam wspierał proces dotyczący jakichś drutów, kabli, już nie chcę sobie przypominać, no proces taki gruby, bo tam było napisane o milionach złotych i to uwaga, zwycięzcą okazało się bodaj spółka, w której posiada udziały. Muszę sobie tą pamięć też odświeżyć, ale tutaj liczę, że szybko prokuratura będzie wydawać komunikaty w tej sprawie, bo wszyscy się martwimy. Orlen to jest najważniejsza firma, spółka Skarbu Państwa w Polsce. Ona nie tylko odpowiada za sprzedaż paliw. Przypominam, ona wchłonęła Pegnik, dostarcza gaz obywatelom. Ona wchłonęła firmy energetyczne, dostarcza energię obywatelom. Ba! Ona handluje gazetami. No jest wydawcą w ramach Polska Press większości tytułów prasy regionalnej w kraju. Chyba też wchłonęła Ruch. Bo ja już przepraszam, imperium prezesa Obajtka tak się rozrosło, że ja już mam kłopoty, żeby sobie przypomnieć. Więc mam nadzieję, że tutaj będziemy szybko mieli precyzyjne informacje, no bo każdy z Państwa chce wiedzieć, kto kieruje tak potężnym podmiotem gospodarczym i czy w tym zarządzie, no mówiąc wprost, nie ma przestępców. Panie senatorze, kto i czego może się obawiać, jeśli chodzi o komisję do spraw Pegasusa, do spraw inwigilacji? Kto powinien zostać wezwany w pierwszej kolejności na te przesłuchania? Na pewno ci, którzy, co ujawniłem jako prezes Najwyższej Izby Kontroli. Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński? Na początek bym zaczął od tych, którzy nielegalnie kupili system do inwigilacji obywateli Pegasus. Ujawniłem to jako prezes Najwyższej Izby Kontroli. Nastąpiło to ze złamaniem przepisów i procedur. Wtedy jeszcze jako prezes NIK-u składałem stosowne zawiadomienia do organów o ściganie tego. No, jak się pan domyśla, oczywiście nikomu włos z głowy nie spadł, bo prokuratura Ziobry nie ścigała. Czy teraz spadnie komuś tak, włos nie mam z głowy? Żadnej wątpliwości, że prokuratura Czyli komu się... powinien spaść ten włos z głowy? Po pierwsze, pod tymi dokumentami podpisywali się ci, którzy nielegalnie te pieniądze przekazywali. Był to jeden z wiceministrów sprawiedliwości, dyrektorzy departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale byli ci, którzy ten nielegalny sprzęt przyjmowali. Przypominam, służby specjalne nadzorował jako minister Mariusz Kamiński, a bezpośrednim wykonującym te obowiązki był wiceminister pan Wąsik. Tak? To, powinni ci sami, zostać... to tak. ci sami, którzy odbywają teraz karę pozbawienia wolności, ale uwaga, nie za to, tylko za wcześniejsze przestępstwa jeszcze z lat 2005-2007. Jak widać, chyba nie za wiele zrozumieli wtedy z tego, co robili w przeszłości, bo wszystko na to wskazuje, że do katalogu tych ich win trzeba będzie dodać kolejne fakty, tylko tym razem z ostatnich 8 lat. Ale czy będą wezwani na przesłuchanie do Sejmu? Oni czy nie będą, muszą być fizycznie wzywani z więzienia. W zakładach karnych są systemy teleinformatyczne. Można prowadzić wysłuchania, nie zabierając osadzonych z zakładu karnego. No, na ogół wykorzystywane to jest szeroko przez sądy, bo często osoby, które popełniły jakieś przestępstwa, odbywają kary pozbawienia wolności. Później są świadkami albo oskarżonymi w kolejnych procesach i wtedy korzystamy z systemu teleinformatycznego i nie trzeba przewozić więźniów na czynności do danego miejsca. Moim zdaniem absolutnie można skorzystać. Taka techniczna możliwość istnieje. Jarosław Kaczyński powiedział dzisiaj tak, nie będziemy wymieniać kandydatów do Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, bo nie ma żadnych powodów, żeby ich wymieniać. To kolejny zabieg ludzi, którzy się ośmieszyli przy komisji z Gowinem. Panie redaktorze,
PiS zgłosił między innymi tego wiceministra, którego, na którego ja składałem zawiadomienie w związku z popełnieniem, ze złamaniem przepisów ustawy o finansach publicznych, nielegalnym finansowaniem zakupu Pegasusa. No to jest dopiero skandal, przepraszam, że się śmieję, ale tą sytuację mają wyjaśniać ci, którzy ją sprokurowali. Z tego, co pamiętam, wśród zgłoszeń Prawa i Sprawiedliwości jest trzech byłych wiceministrów Sprawiedliwości. No gdzieś są granice absurdu. Czy oni mogą zostać wezwani też na przesłuchanie? Ale oni będą wezwani. No nie, że mogą, oni muszą zostać wezwani. No trochę by niepoważnie wyglądało, jakby tak naprzemiennie raz siedzieli na fotelu członka komisji, by za chwilę przesiąść się na fotel tego, którego ta komisja wezwała. To jeszcze cytat z pana prezesa Kaczyńskiego o komisji, ciąg dalszy do spraw Pegasusa. Mówi tak: te dni zeznania Gowina były ośmieszeniem tych wszystkich oskarżeń i teraz boją się kolejnego ciężkiego ośmieszenia, bo wszystkie zarzuty są po prostu śmieszne. To oczywiście pod adresem tak rządzących. To wyobraźnia ludzi, którzy dzisiaj łamią prawo nagminnie i widocznie uważali, że my jesteśmy tacy sami jak oni, a to jest przepaść między ludźmi, którzy mają kwalifikacje moralne do tego, żeby rządzić, a takimi, którzy nawet cienia tych kwalifikacji nie mają, mówił prezes w Sejmie. Nie macie kwalifikacji moralnych według prezesa, żeby rządzić. Ja słuchałem wystąpienia byłego wicepremiera w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Gowina, który mówił o tym, że był straszony, że był u niego funkcjonariusz służb specjalnych, który powiedział o tym, że były zbierane haki na niego, na członków rodziny, na jego współpracowników, w tym na szefa jego gabinetu politycznego. Więc taki lekceważący styl podejścia do tej sprawy szczególnie, no mogę to powiedzieć, bo sam były wicepremier Gowin to ujawnił, że dla niego ta sytuacja spowodowała bardzo poważne perturbacje zdrowotne. Odbiła się na jego zdrowiu psychicznym, na jego ogólnym stanie zdrowia. I kiedy słyszę te głosy Jarosława, tą wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, taką lekceważącą, to muszę powiedzieć, że zadaję sobie pytanie, gdzie są te granice przyzwoitości, których nikt nie powinien przekraczać, bo z jednej strony mamy dramat człowieka, politycznie mógł być odwołany, oczywiście Prawo i Sprawiedliwość wtedy decydowało, kto jest ministrem w jego rządzie, kto nie. Ale jeżeli potwierdzą się te fakty chamskiego szantażu, tego informowania, że my na pana zbieramy haki jako formę nacisku, żeby zmienił swoją decyzję. Tam była próba nielegalnego przeprowadzenia wyborów, co potwierdziły wyroki sądowe mówiące o tym, że przepisy prawa między innymi złamał premier Mateusz Morawiecki, próbując nielegalnie zorganizować wybory kopertowe, to znaczy komisjami wyborczymi miały być skrzynki pocztowe, jakby to kabaretowo nie brzmiało, to ja muszę powiedzieć, że ja będąc w sytuacji prezesa Kaczyńskiego nie miałbym tak dobrego humoru i tak lekceważącego podejścia do tego, co się stało. To jeszcze na koniec może osobiste... Panie rektorze, no osobiste wspomnienie. Fundusz Sprawiedliwości i Salceson za 30. Panie senatorze... Nie lubi pan garmarzy polityczno-finansowego? Zmierzam nie, do zupełnie innej kwestii. Na koniec tej części chciałem pana poprosić, no dzisiaj mieliśmy pogrzeb, prawda, księdza Isakowicza-Zaleskiego. Przepraszam, to jest rzeczywiście... Tak, i chciałem pana poprosić o osobiste jakieś wspomnienie, bo z tego, co wiem, pan znał dość długo księdza Isakowicza-Zaleskiego. Jak pan będzie wspominał duchownego? Księdza Isakowicza-Zaleskiego znałem od 1997 roku. Byłem w wyjątkowej placówce, którą prowadziła Fundacja imienia brata Alberta. Jego aktywność oczywiście Małopolska, to Kraków, pomoc osobom w najtrudniejszej sytuacji, z różnymi ograniczeniami, z różnymi formami niepełnosprawności. To była wyjątkowo piękna jego działalność. Jedna z placówek Fundacji była także w Łodzi. Wielokrotnie w niej gościłem. Także starałem się jakoś wspierać jej działalność. I ta działalność księdza Zaleskiego była wyjątkowo pięknym świadectwem realizacji tej misji duchownego, który pomaga innym ludziom. Oczywiście ksiądz Zaleski miał też swoją aktywność polityczną, społeczno-polityczną. Ona czasami była różnie odbierana, bo też był człowiekiem, który, co nie zawsze ludzie lubią, walił prosto z mostu to, co myślał. Ale ja muszę powiedzieć, dla mnie na zawsze w pamięci pozostanie wspólne spotkania z jego podopiecznymi w łódzkiej placówce Fundacji Brata Alberta i tą niesamowitą, wspaniałą pracę, którą wykonywał na rzecz drugiego człowieka.
Tadeuszu, ciepło Ci za tą pracę. Dziękuję. Senator Krzysztof Kwiatkowski był w pierwszej części moim i Państwa gościem, a za chwilę druga część. Bardzo dziękuję, panie senatorze. Dziękuję serdecznie. A za chwilę druga część. Michał Moskal z Prawa i Sprawiedliwości kontra posłanka Karolina Pawliczak z Platformy Obywatelskiej. Zapraszamy. Dzisiaj ukonstytuował się zespół do spraw rozliczeń, który został powołany w związku z wczorajszą decyzją klubu Koalicji Obywatelskiej. Odnośnie tego, że potrzeba jest takiego zespołu, ja zostałem zobowiązany przez przewodniczącego Donalda Tuska do koordynacji prac tego zespołu. I zespół, proszę Państwa, będzie się zajmował określonymi tematami. Naszym celem jest doprowadzenie do tego, że wszyscy winni różnego rodzaju przestępstw, kradzieży, nadużyć władzy, które zostały popełnione w ciągu ostatnich 8 lat, zostaną złapani i ukarani. Tak jak zostali ukarani pan Wąsik i Kamiński. Tak jak myślę, że zostanie ukarany pan Piotr W., który został wczoraj zatrzymany przez CBA. Naszym celem jest doprowadzenie do tego, żeby każda złotówka, która została ukradziona, wróciła do budżetu państwa. Mamy cały szereg tematów, które dzisiaj żeśmy przedyskutowali, którymi będziemy się zajmować w pierwszej kolejności. Możemy parę wymienić, ale jest ich, proszę Państwa, bardzo dużo. Nikt się nie łudzi, że ucieknie z odpowiedzialności. Dopilnujemy tego i to jest nasze zobowiązanie i to jest zobowiązanie wobec milionów wyborców, bo wyborcy sobie tego bardzo życzą. Dopilnujemy tego, aby ta odpowiedzialność była wyegzekwowana przez Rzeczpospolitą Polskę. Nie będzie tak, że ktokolwiek będzie się śmiał, będzie pokazywał wulgarne gesty, jak to widzieliśmy na sali sejmowej. Wszyscy winni zostaną ukarani. A wszystkie pieniądze, które będziemy w stanie odzyskać dla Skarbu Państwa, zostaną wykorzystane na dobre cele, na te cele, które są potrzebne i których ciągle pieniędzy przecież na wiele różnego rodzaju spraw brakuje. I druga część programu, a z nami są Karolina Pawliczak, Koalicja Obywatelska. Witamy serdecznie, pani poseł. I pan poseł Prawa i Sprawiedliwości, Michał Moskal. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie. No i może pierwsze pytanie do pana, panie pośle. Mieliśmy tutaj zapowiedź pana Romana Giertycha o rozliczaniu Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan komentuje tą sytuację? Czy obawia się Prawa i Sprawiedliwości tych rozliczeń? Myślę, że ciężko traktować to poważnie. No, pan Giertych jest... Brzmiał poważnie. Pan Giertych jest postacią dość groteskową, żeby nie powiedzieć zupełnie żałosną. Człowiekiem, który uciekał przed wymiarem sprawiedliwości, który omdlewał w momencie, kiedy funkcjonariusze wchodzili do jego domu, potem ukrywał się poza granicami Polski, który dostał ponad 100 wezwań do prokuratury, na które nie odpowiadał. Od razu odpowie pani poseł. Czy według pani też pan poseł Giertych jest postacią, jak pan Moskal, pan poseł Moskal mówi, postacią żałosną? Nie, nie jest ani groteskową, ani żałosną postacią. Jest posłem Rzeczpospolitej Polskiej, zdobył ogromne poparcie społeczne, jest adwokatem, cenionym adwokatem i dzisiaj rozpoczęliśmy, można powiedzieć, pracę zespołu do spraw rozliczenia waszej kadencji rządów, czyli rozliczenia tak naprawdę waszych przekrętów, bo wiemy, że takie właśnie były. Ja też mam, nie wiem, czy przyjemność, bo trudno to nazwać przyjemnością, ale też uczestniczę w tym zespole. Przede wszystkim to, co się działo w TVP, to idzie na pierwszy ogień. Czyli to hejt, będzie pierwsza rzecz. Tak? Hejt, oczywiście. To, co spowodowało te nieszczęścia w poprzedniej kadencji, jeśli możemy tak to dzielić czasowo, czyli śmierć pana prezydenta Adamowicza, prezydenta Gdańska. Ale czy Prawo i Sprawiedliwość jest winne temu? Tak? Ale Prawo i Sprawiedliwość dopuściło do tego, że tak funkcjonowały media pseudopubliczne w poprzedniej kadencji. Może pan poseł się odniesie do tego, do tych zarzutów. To jest absolutna bzdura. No, nawet była długa przecież dyskusja o tym, do jakich mediów był dopuszczony człowiek, który dokonał tego zamachu na prezydenta Adamowicza. I to nie były media publiczne, to jest po pierwsze. Po drugie, państwo również uczestniczyliście w szczuciu, tym tak zwanym szczuciu na prezydenta Adamowicza, wokół którego toczyły się już wówczas bardzo poważne zarzuty. A to, że jako na człowieka zespołu do rozliczenia kogokolwiek bierzecie człowieka skompromitowanego, człowieka, na którym ciążą bardzo poważne zarzuty, człowieka, który ukrywał się poza granicami państwa, żeby się go nie dało doprowadzić przed wymiar sprawiedliwości, a swoją kampanię wyborczą prowadził korespondencyjnie, dlatego że w Polsce byłby po prostu zatrzymany. To jest coś, co jest po prostu absurdalne. No, ale taką
taką politykę zdecydowaliście się robić. Proszę nie kwestionować, bo TVP publiczne za waszej kadencji było po prostu szczujnią. Mam do tego pełne prawo, żeby tak powiedzieć, bo uczestniczyłam w wielu programach, niestety, ale byłam tam tylko i wyłącznie dlatego, żeby widzowie zobaczyli trochę inny punkt widzenia. Zobaczyli, że można inaczej przedstawiać prawdziwą zresztą rzeczywistość. Zazwyczaj było tak, że było dwóch albo trzech przedstawicieli rządzących plus redaktor, który również był funkcjonariuszem politycznym i jedna bądź dwie, zawsze w mniejszości, osoby z opozycji. No to było skandaliczne w ogóle prowadzenie praktycznie każdego programu. Nie spotkałam się tam absolutnie z żadnym nigdy obiektywizmem. I dobrze, że to się skończyło, bo byłoby ryzyko dzisiaj, gdyby stało się nieszczęście, a szczujnia potrafiła bardzo wiele, przepraszam za takie wyrażenie, ale muszę tak to powiedzieć, bo w tym jest też dużo emocji, to dzisiaj my byśmy przejmowali za to również odpowiedzialność. Dlatego słowa pana Sienkiewicza i ta wypowiedź z wczorajszego posiedzenia świadczą o tym, że miał 100% racji, podjął absolutnie trafną decyzję, żeby zamknąć, zakończyć ten proces natychmiast. To, panie pośle, jedyny problem z tą decyzją jest taki, że jest niezgodna z prawem. Panie pośle, jest zasadniczy problem, pośle, bo zdecydowaliście się, żeby w imię jakichś swoich wizji, przekonań, słusznych, niesłusznych, miał prawo nieważne, powołać likwidatora. Zdecydowaliście się konsekwentnie łamać prawo. I to zrobiliście. To już dowiedzieliście się w tym momencie i z KRS-u, że wasze zarządy zostały nielegalnie powołane. Łamiecie wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Łamiecie konstytucję, łamiecie ustawę o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i ustawę o Radzie Mediów Narodowych. O Trybunale Konstytucyjnym kwestionowanym przez Trybunał Praw Człowieka Europejski Trybunał Praw Człowieka. Czy pan mówi o tym pseudo-Trybunale Konstytucyjnym pani Przyłębskiej, którego znaczenia nie można właściwie dzisiaj wycenić? Ja mówię o Trybunale Konstytucyjnym. Ja mówię o Trybunale Konstytucyjnym, który jest powołany zgodnie z polską konstytucją, a nie z jakimiś ustawami czy opiniami z Brukseli, tylko który funkcjonuje w naszym porządku prawnym, bo nie wiem, jak pani poseł, nie wiem, jak pani ugrupowanie, ale dla nas suwerenem jest naród polski i polska konstytucja, panie pośle, ja mam do pana a nie pytanie. Europejskie Trybunały. Czy nie jest trochę tak, że PiS przegrało jednak przez tą radykalizację przekazu języka w TVP? Wielu ludziom się to nie podobało. Panie redaktorze, ja nie chcę oceniać TVP. To jakby nie jest sprawa, która jest elementem polityki partii. Partia prowadzi swoją politykę. Naszą polityką były wielkie programy inwestycyjne, było pchnięcie Polski do przodu gigantycznie przez te ostatnie lata. Skok gospodarczy, który był niewyobrażalny. Doganianie tych zamożnych krajów Europy Zachodniej. To wszystko, co się wydarzyło, to jest efekt ostatnich 8 lat. To była nasza polityka. Może gdzieś komunikacyjnie po drodze zawiedliśmy i stąd jest efekt, jaki jest, że rządzi dzisiaj koalicja, której jedyną ambicją i jedynym programem wyborczym jest studzenie naszych ambicji panie narodowych. Panie redaktorze i szanowni państwo, bo rozmawiamy o kwestiach rozliczeń, o tym zespole, który został też dzisiaj powołany. To było nasze wielkie zobowiązanie w czasie kampanii wyborczej. Tego oczekują od nas nasi wyborcy, tego oczekuje społeczeństwo i przyznam szczerze, że otrzymuję mnóstwo pozytywnych naprawdę takich reakcji, komentarzy, że wreszcie, że nareszcie, że siedzą politycy PiSu dzisiaj w więzieniu, że to nie jest koniec. To jest dopiero początek, panie pośle. To kto będzie jeszcze, pani każda, poseł? Kto może jeszcze każda obawiać? Historia będzie rozliczona. Oczywiście ja nie będę dzisiaj rzucać nazwiskami. Natomiast osoby, funkcjonariusze publiczni, polityczni muszą za swoje decyzje odpowiadać. To nie może być tak, że dzisiaj urzędnik podejmuje decyzję i za nią nie odpowiada. Wybory kopertowe, 70 milionów złotych, rozdane, rozrzucone, nie poniósł nikt odpowiedzialności. Afera wizowa, afera zbożowa, Ostrołęka. Szanowni państwo, miliard ponad wydanych środków rozproszonych, to są środki publiczne. Proszę zapytać się naszych widzów, szanownych państwa, emerytów, rencistów, nauczycieli. Kto zarabia takie pieniądze dzisiaj? Codziennie widzimy i słyszymy pani waszych poseł, funkcjonariuszy, którzy zarabiali przez te wszystkie lata miliony. Co w sprawie kilkudziesięciu milionów, w sprawach, w których toczyła się sprawa wobec Romana Giertycha? Ta sprawa, przed którą się ukrywał przed wymiarem sprawiedliwości. Ta sprawa, do której nie odpowiadał na wezwanie do prokuratora. Ale wy mieliście wymiar sprawiedliwości w swoich rękach przez tyle lat. Ale to Roman Giertych wyjechał z Polski. To on dostał 100 wezwań do prokuratury
na które nie odpowiadał. To on uciekał, to on prowadził kampanię wyborczą korespondencyjną. Nie przerzuci pan tego wątku dobrze, to, na pana Romana Wierdycha, bo dzisiaj wy odpowiadacie, przez 8 lat rządziliście państwem. Miejcie minimum przyzwoitości. Dzisiaj do rozliczania nas, z czym my nie mamy żadnego problemu i pokazujemy to chociażby głosując za komisjami śledczymi. Ja powiem więcej. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na każde pytanie. Ale miejcie minimum przyzwoitości. Wskażcie ludzi, którzy nie są skorumpowani. Nie przerywajcie sobie, bo nic nasi widzowie nie rozumieją. Oskarżeni o różne przestępstwa, tak jak to dzisiaj robi w swoich śledztwach prokuratura, jak to robiły właściwe służby. I miejcie minimum przyzwoitości. Ja przypomnę tylko sądę. Pytanie, czy protesty odbudują poparcie dla PiSu? Według pani odbudują czy nie? Jakie protesty, panie redaktorze? Protesty, no, które mieliśmy, no, działaczy, sympatyków, zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Scenariuszy. Które nie, mieliśmy nie pod Sejmem, a które zapowiada PiS, że będą na skali chociaż, kraju. Tak? Nie odbudują, chociaż PiS faktycznie całe swoje funkcjonowanie oparł na budowaniu złych, negatywnych emocji. Wcześniej był Smoleńsk, dzisiaj próbują konsolidować się wokół sprawa. Nie może pani nazwać wszystkich ludzi funkcjonariuszami partyjnymi. Prawda? No, ale to było w dużej mierze zwiezienie takich właśnie, a nie innych ludzi, czyli tak naprawdę sympatyków. Widzieliśmy przecież te autokary, oni się pokazywali gdzieś tam w mediach społecznościowych. 1 października też mieliśmy do czynienia z marszem funkcjonariuszy, tak? W dużej mierze, jeśli mówimy o PiS-ie, to byli działacze. Ale 1 października, ja mówię, tak? Tu też mieliśmy do czynienia analogicznie z funkcjonariuszami partyjnymi na marszu. Ale o czym pan mówi? O naszym marszu? Marsz Miliona Serc też był. Absolutnie nie. Okay. Absolutnie nie. To był wielki społeczny zryw, którego efektem zresztą był wynik wyborczy, panie redaktorze, bo gdyby nie to, to dzisiaj w oparciu o funkcjonariuszy politycznych nie bylibyśmy w stanie wygrywać wybory. Wybory wygrywa się zrywem społecznym i to wyborcy, nasze społeczeństwo, nasi wyborcy decydują. Natomiast do pana pytania. Myślę, że nie. Choć Kaczyński będzie próbował robić zamęt w społeczeństwie, zamęt w państwie, bo on na tym buduje swoją partię. Ale myślę, że ta emocja właściwie powoli opada, bo społeczeństwo też widzi, że to jest obrona przestępców skazanych prawomocnym wyrokiem. Nie ma innej drogi w tej sprawie, innego uzasadnienia. I pan poseł Michał Moskal, czy granie protestami wam pomoże, czy jednak nie? Przede wszystkim jest wielka emocja społeczna dzisiaj wokół tego, że nowy rząd zaczął swoją kadencję od tego, że do Polski wrócili więźniowie polityczni. To jest coś, czego nie było... To nie jest przesada, panie pośle. Nie, to nie jest przesada, bo jeśli w państwie karamy ludzi, którzy ścigają korupcję za to, że robili to skutecznie, to dajemy bardzo zły przykład, bo po pierwsze karamy ludzi, którzy powinni być nagradzani, którzy są bohaterami narodowymi, którzy wykonali gigantyczną pracę, którzy stworzyli Centralne Biuro Antykorupcyjne, które w waszym programie jest do zlikwidowania. Bo to zaproponowaliście. Chcecie zdjąć z państwa wszelkie bezpieczniki, żeby można było bezpiecznie kraść. I taki jest plan celowo dzisiaj Koalicji Obywatelskiej. Ale więźniowie polityczni też dlatego, że oni tak naprawdę są sądzeni w sposób zupełnie niezgodny z prawem, niezgodny z konstytucją, wbrew wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, wbrew ułaskawieniu. Musimy, panie redaktorze, ja tylko zacytuję Romana Gierdycha, dobrze? Z dzisiaj o celach zespołu do spraw rozliczeń PiS mówił tak, że tych afer, które były w ciągu ostatnich 8 lat, jest bez liku. Na pewno będziemy chcieli zajmować się tak sprawą zorganizowanej grupy przestępczej, bo tak to kwalifikujemy, TVP, która istniała w TVP i w radiu publicznym, która zajmowała się szkalowaniem przeciwników. Ta zorganizowana grupa przestępcza doprowadziła do wielu tragedii. Myślimy przede wszystkim o naszej koleżance, pani poseł Felix. Myślimy również o tej tragedii, która zdarzyła się w Gdańsku 5 lat temu. To jest jeden z pierwszych tematów, mówił Roman Giertych i dodawał, że na pewno będziemy chcieli zajmować się sprawami gospodarczymi, NCBiR, Funduszem Sprawiedliwości, respiratorami i tak dalej. Mamy 10 punktów wyznaczonych tak naprawdę na pierwszy ogień, jak już wspomniałam wcześniej. Oczywiście tych spraw jest dużo więcej. Żeby była jasność, tymi tematami zajmują się poszczególne służby, żeby tego nie wyolbrzymiać w kategorii samego zespołu, ale my mamy też określoną swoją rolę. Pytanie, również czy jako Roman posłowie. Giertych jest odpowiednią postacią, politykiem do rozliczania PiSu? Został do tego powołany, wybrany przez nas i oczywiście, czy pani się że z tym tak. Zgadza, tak. Ja się z tym zgadzam, jest osobą bardzo zdeterminowaną, zresztą posiadającą ogromną wiedzę w tych kwestiach prawniczą i myślę, że doskonale wypełni swoją rolę w tym zespole i nie tylko w tym zespole. Poseł, zresztą jeśli... konsekwencje jego pracy widać też w poszczególnych działaniach. Jeśli mogę słowo, pani poseł, bo to jest w ogóle zabawne, co robicie wokół tego zespołu, bo ten zespół po pierwsze nie ma żadnego znaczenia. To jest zespół, który stworzyliście sobie w swoim, nie wiem, czy klubie parlamentarnym, czy wewnątrz partii.
Natomiast zapowiadaliście, że stworzycie komisję śledczą. Komisji śledczej nie stworzyliście z dwóch powodów. Po pierwsze, wiecie, że te afery, o których mówicie, to jest absolutna bzdura i nie ma to żadnej wartości z punktu widzenia prawa. A po drugie, Roman Giertych jest osobą skompromitowaną i nie chcieliście go mieć na czele komisji śledczej, dlatego stworzyliście mu jakiś zespolik, który jest powołany uchwałą partii po to, żeby coś zrobić i udawać, że robicie coś, co ma charakter politycznego entertainmentu, ale nie ma żadnego znaczenia. Nie, ja myślę, że tutaj pan poseł absolutnie, zresztą no, ma to doświadczenie ogromne też z poprzednich kadencji Sejmu i myślę, że spełni swoją rolę przede wszystkim z uwagi na swoją wiedzę i doświadczenie prawnicze. Ale ja myślę tak, jeśli chodzi o tutaj pana posła i przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości w parlamencie, sporo zirytowania, sporo strachu w tych oczach. Ja ich obserwuję na bieżąco, na co dzień. Pani poseł, Naprawdę się nie boimy was. Naprawdę, panie pośle, nie słychać nas, jeżeli oboje mówimy. Otóż boicie się, bo po raz pierwszy zobaczyliście na własne oczy, że można wsadzić polityków do więzienia, że nasze działania są skuteczne, że nie cofniemy się ani kroku wstecz. To jest hasło właściwie, które również przoduje pracy tego naszego zespołu, tej naszej komisji. Ani kroku wstecz. Naprawdę mamy bardzo precyzyjnie ustalony plan działania i będziemy bardzo skutecznie pracować. Czyli jaki jest plan działania? Pierwsze dni, tygodnie, jak to będzie wyglądało? Tak, już na następnym posiedzeniu, które zresztą będzie odbywać się już w przyszłym tygodniu, kolejne działania, również powiązane z pracą, czy ze współpracą z panem Rzecznikiem Praw Obywatelskich, z prokuratorem generalnym, z prezesem NIK-u, bo to przecież też tam jest zgromadzony ogromny materiał. Wiecie, co państwo było najgorsze w poprzedniej kadencji? Że składane przez nas zawiadomienia, przez posłów, przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli, tam jest naprawdę ogromny, potężny, obszerny, zgromadzony materiał skorumpowania polityków PiS-u, że to wszystko było zamiecione pod dywan. My to wszystko musimy spokojnie poukładać. Jest jeszcze kwestia przecież spraw gospodarczych, rządzenia państwem. Więc naprawdę no właśnie, wszystko konsekwentnie. Czy nie za dużo igrzysk, a za mało realnego rządzenia? Nie, nie za dużo i nie za mało. Wszystko jest w normie, bo każdy z nas ma swoją rolę do spełnienia. Rząd pracuje w swoim trybie, w swoim tempie, a są posłowie, którzy mają określone zadania do spełnienia w tej sprawie. Pan poseł Michał Moskal. Myślę, że z jednym się możemy zgodzić. Pan Giertych rzeczywiście ma olbrzymie doświadczenie. Powinien mieć jeszcze większe. Powinien mieć doświadczenie z zasiadania na ławie oskarżonych. Myślę, że ten czas jeszcze przyjdzie, jeśli znowu gdzieś nie ucieknie. Ale to wszystko w swoim czasie. Jeśli chodzi o waszą skuteczność, to jeśli skutecznością nazywacie konsekwentne łamanie prawa, no to również to na pewno będzie prędzej czy później rozliczone. I to w bardzo wielu kwestiach to dzisiaj wykonujecie, czy chodzi o media publiczne, czy chodzi o prokuraturę krajową, czy chodzi o wasze zapowiedzi związane z KRS-em. Wawrzyka też będziecie bronić? Czy chodzi o wasze zapowiedzi? Nie mówicie, a tych dwóch na hasłach Solidarności. Czemu pani poseł nie chce odpowiedzieć na temat tych spraw, w których już złamaliście prawo? Nie będziemy bronić nikogo, kto mógł mieć do czynienia z jakimś przestępstwem. I oczywiście, jeśli ktoś popełnił przestępstwo, jeśli są na to dowody. Tak, pani poseł już chce powiedzieć, że ktoś popełnił przestępstwo. No, Wawrzyk i pan Kamiński zostali skazani prawomocnym wyrokiem. Pan Wąsik. Choć domniemywam, że i pan Wawrzyk ma sporo na sumieniu, bo dzisiaj też pan minister Wąsik i pan minister Kamiński zostali skazani po ułaskawieniu, dlatego że Sąd Najwyższy, który nie ma uprawnienia do podważania wyroków Trybunału Konstytucyjnego, to zrobił. I to, co dzisiaj robicie, to jest wywrócenie systemu prawnego w Polsce. O neosędziach, co chcecie zrobić dzisiaj z KRS-em, to, co robicie z prokuraturą krajową, to jest prosta droga do tego, żeby sparaliżować obrót gospodarczy w Polsce. Jeśli dzisiaj podważycie status 4000 sędziów, którzy zostali powołani przez prezydenta Andrzeja Dudę, każde postępowanie, które toczyło się przez ostatnich 8 lat, będzie do podważenia już dzisiaj. Ale to jest wasze działanie, które nie ma żadnej odpowiedzialności za państwo i które niszczy fundamenty państwa prawa. Nie jesteście odpowiedzialni. Jesteście gromadą nieodpowiedzialnych ludzi, która stosuje instytucje państwowe do prowadzenia zemsty politycznej. Mówcie państwo. I teraz pytanie do pana, panie pośle. Jeśli komisja do spraw Pegasusa
zechce zaprosić na przesłuchanie pana Kaczyńskiego, czy pan prezes stawi się na przesłuchanie? Przede wszystkim głosowaliśmy za powołaniem tej komisji. I tak jak przy poprzednich komisjach śledczych, nie mamy sobie nic do zarzucenia. Mamy pełną gotowość. Czy nie obawiacie się tej komisji? Nie obawiamy się żadnej z komisji śledczych, które są powoływane. Przedstawiamy, prezentujemy dzisiaj pełną gotowość do tego, żeby w nich uczestniczyć, żeby one wyjaśniły wszelkie wątpliwości, jeśli takie się pojawiają. I jesteśmy gotowi do odpowiedzi na każde pytania. Chcielibyśmy w tych komisjach również brać równy udział. A dzisiaj już widzimy, chociażby po komisji do spraw wyborów kopertowych, że świadkowie, którzy są dopraszani przez członków Komisji Prawa i Sprawiedliwości, nie są dopuszczani przez komisję do głosu. Widzimy to również po tym, co się dzieje wobec tej komisji, która teraz zostaje powołana. Czemu nie została przegłosowana? Chciałem zacytować Szymona Hołownię, marszałka. Prezydium Sejmu przyjęło zastrzeżenia dotyczące wszystkich kandydatur PiS-u. No i nie ma powołania tej komisji. To pani poseł, to dajmy na chwilę pani poseł. No, pani oczywiście, jeżeli przedstawiane są propozycje osób, które uczestniczyły w pewnym zakresie w tym mechanizmie. W jaki sposób Jan Kantak uczestniczył w tym mechanizmie? Jest otwarta droga do tego, Panie pośle, dajmy odpowiedzieć. Ale to jest bardzo proste pytanie. Jeśli pani daje zarzut do wszystkich, to proste pytanie. To jest krótka odpowiedź. W jaki sposób uczestniczył w tym mechanizmie? Jan Kantak. Panie poseł, pana Jana Kantaka, wiceministra aktywów państwowych. Pani poseł. Ale nie rób my sobie żartów. No, pani pośle, nasi widzowie nie rozumieją z tego. Proszę się uspokoić. Pani poseł mówi. Tak. Ale przepraszam, pani poseł daje zarzuty wobec posłów, które są zupełnie nieprawdziwe. Dlatego ja proszę o krótkie wyjaśnienie. Jedno zdanie. Jaki jest zarzut? Poseł Pawliczak, proszę mówić tak. Nie mogę mówić, jak pan poseł krzyczy mi do ucha, a przyzwyczajony jest chyba w telewizji tak się zachowywać. Otóż, szanowni państwo, są wątpliwości co do tych osób. Ja konkretów nie znam, takich szczegółów nie znam. Natomiast uczestniczyli ci posłowie w procederach związanych. No, mamy do czynienia z komisją do spraw Pegasusa, ale proszę się nie śmiać. Pan Kantak przecież był naprawdę na wysokich stanowiskach w poprzedniej kadencji Sejmu. Jest propozycja, żeby była jasność. Ta droga jest otwarta. Te miejsca nie są zajęte przez obecnie dzisiaj rządzących, czyli koalicję 15 października. Możecie państwo podać inne nazwiska. Być może zostaną zaakceptowane. Chcemy, żeby przedstawiciele PiS-u również w tych komisjach uczestniczyli. Tak jak chcemy, żeby uczestniczył przedstawiciel PiS-u w prezydium Sejmu. Przecież to miejsce nadal jest dla państwa wolne. Kto może być zamiast tych trzech postaci? Pani poseł, pani uprawia obrzydliwą erystykę, która polega na tym, że nie mówimy o szczegółach, tylko mówimy o jakimś czymś bardzo ogólnym, a kiedy ja się pytam o szczegóły, to pani mówi, ja się nie znam, ja nie wiem, nie potrafię na te pytania odpowiedzieć. Nie, nie znam, tylko są wątpliwości. Nie zna pani szczegółów. Do funkcjonowania, bo dzisiaj chcecie chociażby odstąpić do tego, że pan Kantak, który był wiceministrem aktywów państwowych, który nie miał nic wspólnego ze służbami. Ale skąd pan jest tak bardzo pewny, że chociażby, nie miał nic wspólnego? Już pani mówię. Bo my akurat dzisiaj mamy kontakt ze służbami specjalnymi, wiemy co... Pani poseł, ja miałem przez bardzo wiele lat, pracując w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jako szef gabinetu politycznego prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I znam szczegóły co do tego, chociażby, i wy też zresztą powinniście znać, za chwilę myślę, że poznacie, co do tego, jak działają ministerstwa i co jest w zakresie kompetencji którego z ministrów. Dzisiaj to, że wasi ministrowie często o tym nie wiedzą, ale też nie wiedzieli za czasów waszej poprzedniej ośmiolatki, no bo przecież zarzuty, które były chociażby wobec Rafała Trzaskowskiego, który nie wiedział, czym się zajmuje w Ministerstwie Cyfryzacji. Niech pan się zajmie swoimi działaczami, pan senator Kwiatkowski, który tu przed chwilą był, napisał w swoim raporcie NIK-u, że Rafał Trzaskowski nie wiedział, co ma w swoim zakresie kompetencji. Wasz senator to napisał. To nie my mówimy. To są jego słowa z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Wy macie taką tendencję, taki trend, że zrzucacie winę na nas. Oczywiście nasi widzowie w to nie uwierzą, nie są w stanie uwierzyć, bo przez ostatnie 8 lat wyrządziliście państwo. Wprowadzaliście tak naprawdę w naszym państwie destrukcję. Próbowaliście zawłaszczyć i właściwie wam się to w dużej mierze udało. Wszystkie praktycznie instytucje publiczne. I dzisiaj nawet tutaj, teraz zrzuca pan na nas winę za to, co się przez te 8 lat złego w Polsce działo. Pani poseł, czy to nie jest trochę tak, że wyjdziecie też w tę stronę? Nie. PiS zawłaszczał, ale teraz wy będziecie zawłaszczać. My robimy rozliczenie. Ale przyjdzie taki czas, panie redaktorze,
Ja sobie nawet tego nie wyobrażam, żeby po 2, 3, 5 latach, wierzę, że będziemy długo rządzić, że społeczeństwo nam zaufa, to wszystko jest w rękach oczywiście naszych wyborców, ale że po iluś latach będziemy, no proszę zauważyć, oni się wracają tak naprawdę dekadę wstecz. No nie wolno tak robić, bo pan nie, tak naprawdę manipuluje. 8 lat to jest potężny pani okres poseł. Funkcjonowania, to jest ogromna odpowiedzialność. Trzeba powiedzieć pani tak. Pani poseł, czy nie chcecie oddać władzy, rozumiem, tak? Pani poseł, przede wszystkim, były złe. Jeśli mówi pani o manipulacji, to przypomnijmy, o czym zaczęliśmy rozmawiać, bo zaczęliśmy rozmawiać o tym, że nie dopuszczacie naszych kandydatów do komisji śledczej, dlatego, że wam się nie podobają. Tak samo, jak nie dopuściliście do prezydium Sejmu pani marszałek Witek i dlatego, że uzurpujecie sobie wbrew zwyczajom, które funkcjonowały od 90 roku, uzurpujecie sobie prawo do decydowania. Nieprawda, bo przedstawiciela PSL-u również nie było w prezydium za waszej pierwszej, że tak powiem, kadencji. W związku z parytetem w prezydium Sejmu, gdzie chcieliście w ten sposób podzielenia się na mniejsze kluby, ale de facto bycia jedną opcją polityczną, chcieliście mieć większość w prezydium Sejmu. To był manewr polityczny, który wykonywaliście, żeby... Państwo, ale przepraszam, panie redaktorze, muszę dokończyć wątek, bo uzurpujecie sobie prawo do decydowania, kto z Prawa i Sprawiedliwości ma prawo zasiadać w komisjach śledczych, w prezydium Sejmu, w innych organach, które się pojawiają. Nikt tego nigdy nie robił. To, co robicie, jest absolutnie skandaliczne, jest pogwałceniem wszelkich reguł politycznych i pokazuje, że nie macie żadnego szacunku do prawa, które w Polsce obowiązywało, do zwyczajów, które obowiązywały i do konstytucji. I to jest to, co robicie w ciągu ostatniego miesiąca, a w zasadzie już trochę dłużej, bo to się zaczęło kolejne z marszałkiem Hołownią. Dobrze, zacytuję. Szanowni Państwo, Mateusz Morawiecki dzisiaj Sejm przyjął budżet, prawda, więc... Pan były premier mówi tak, w budżecie wiele pozycji nie ma, wszystko to, co jest dobrego, odziedziczyli po nas. I cytat, gdzie jest w tym budżecie to, co miało być realizowane w ciągu 100 dni od przejęcia władzy przez Tuska? Gdzie jest 6 000 zł, kwota wolna od podatku? Gdzie jest kredyt 0%? I tak dalej, i tak dalej. Pani poseł. No, panie redaktorze, my powiedzieliśmy, że systematycznie oczywiście będziemy realizować te wyzwania, które stawia przed nam, czy obietnice, które stawialiśmy sobie w czasie wyborów. Nie wszystko i nie od razu, dlatego że też... Ale czy kwota wolna będzie w dłuższej perspektywie, czy w ogóle tak, jej nie będzie? Tak, będzie na pewno. Natomiast jeśli chodzi o pracę nad budżetem, też muszę powiedzieć bardzo wyraźnie, że PiS na tyle opóźniał te wszystkie działania, dlatego że nie chciał oddać władzy. Wszyscy to pamiętamy. Bo nadal nie chce oddać władzy z tego, co... Tak, słuchając tak? pana posła trochę tak to wygląda, że nadal tak jak jest, prawda? To nie jest... I nadal trzymają nic się po prostu tych wszystkich stanowisk. Tylko róbcie to zgodnie z prawem, tak jak my to robiliśmy w 2015 roku. Natomiast faktycznie te 2 tygodnie tego rotacyjnego, że tak powiem, rządu skróconego również opóźniło nam te prace, ale przygotowaliśmy się na tyle, na ile mieliśmy czas. W tym budżecie jest to, co najważniejsze, czy te jedne z ważniejszych punktów, które również obiecywaliśmy, czyli 30% podwyżki dla nauczycieli. Jest również zabezpieczenie w tej kwestii samorządu. Ale czy od marca, czy z wyrównaniem od stycznia? Z wyrównaniem od stycznia jest 20% dla sfery budżetowej, jest babciowej, jest 13, 14. To wszystko, jeśli chodzi o te kwestie społeczne, którymi również PiS bardzo mocno straszył w czasie przecież kampanii wyborczej, że wszystko to zostanie zabrane. Nie będzie, drodzy państwo, zabrane. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi o kwestie 0%, kwota wolna od podatku, wszystko to też musi być zrealizowane i mamy też poczucie tylko kiedy, tej odpowiedzialności. Panie redaktorze, rząd pracuje i myślę, że niebawem też zostanie przedstawiony przez ministra finansów. Mhm. Dzisiaj przyjęliśmy przecież budżet. Kolejne założenia. Budżet też jest zmieniany w czasie roku, prawda? Więc mam nadzieję, że zrobimy to jak najszybciej, bo to jest nasze zobowiązanie również jako posłów, którzy mówiliśmy o tym w czasie kampanii. I pan poseł Michał Moskal. Pani poseł skłamała już w pierwszym zdaniu tego wywodu. Nie chciałem przerywać, ale... Nie zobowiązaliście się do tego, że będziecie wprowadzać te zmiany systematycznie, czy tak jak to mówią dzisiaj wasi ministrowie, stosowne decyzje w stosownym czasie, co absolutnie nic nie znaczy. Wy zobowiązaliście się do tego, że wprowadzicie 100 konkretów w ciągu 100 pierwszych dni rządu. I tego nie robicie. Nie robicie kwoty wolnej od podatku. Panie poseł, za chwilę, dobrze? Nie robicie, przerwajcie sobie. Nie wprowadzacie kwoty wolnej od podatku. Nie wprowadzacie, nie przywracacie ryczałtowego ZUS-u, tak jak obiecaliście. Nie wprowadzacie szeregu innych rzeczy. A czym się chwalicie? 800+, które było za budżet
przygotowany przez nas i wielką waszą zasługą jest to, że nie wykreśliliście go z budżetu. Wprowadzacie 13 i 14 emeryturę, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, a waszą wielką zasługą jest to, że jest łaskawie jej nie wykreśliliście, że jej nie wykreśliliście z budżetu. Obiecaliście zamrożenie cen energii na 2024, nie zrobiliście tego. Wprowadziliście zamrożenie do czerwca, czyli po to, żeby przejechać przez dwie najbliższe kampanie wyborcze, kampanię samorządową i europejską. Wasz budżet jest kłamstwem, do tego ten budżet jeszcze zepsuliście, bo budżet, który przyjęliście dzisiaj, jest budżetem, który pokazuje, jakimi analfabetami ekonomicznymi jesteście. Ten budżet ma o 20 miliardów wyższy deficyt niż budżet, który przedstawił Mateusz Morawiecki, ale o 100 miliardów więcej dochodów. Skąd chcecie wziąć te 100 miliardów i skąd weźmiecie te 20 miliardów, które się mają prowadzić tak rozmowy, bo jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, to po pierwsze ja zawsze to mówię i nie pozwolę, żeby inna narracja była, bo pan mówi, to dzięki wam. Nie, to Polacy, Polki i Polacy wypracowują tak naprawdę PKB i to jest ich wielka zasługa, że państwo tak, a nie inaczej funkcjonuje. Społeczeństwu, a przede wszystkim podmiotom gospodarczym trzeba dać też szansę rozwoju i dać szansę i możliwości, a przede wszystkim upraszczać przepisy tak, żeby ta swoboda gospodarcza i działalność gospodarcza była jak najlepsza i jak najbardziej możliwa do rozwinięcia. Ale mnie chodzi generalnie dlatego też o kwestię KPO, Krajowego Planu Odbudowy, bo pan poseł się tutaj chwali tym rozwojem, jak już powiedziałam wcześniej, gospodarczym. On byłby jeszcze lepszy i jeszcze szybszy. Gdybyśmy od 2 lat mieli środki z Krajowego Planu Odbudowy, miliardy, które już przetransferowane zostały do wielu krajów Unii Europejskiej, a my czekaliśmy, dopiero pan premier Tusk, kiedy objął rządy i pierwsza zaliczka wpłynęła do Polski, to była już pierwsza jaskółka, że te środki za chwilę będą w Polsce. Dobrze, decyzje o zaliczkach były podjęte zanim premier Tusk został premierem. No już nie fałszujmy rzeczywistości. Natomiast prawda jest taka, że gdy rządziła Platforma Obywatelska, to również obywatele wypracowywali PKB. Tylko z tego PKB nie korzystali obywatele, tylko mafie. Szanowni państwo, na koniec... Wy stworzyliście państwo tak naprawdę z mechanizmami mafijnymi. Państwo sprawiedliwe, w którym rzeczywiście bardzo wiele transferów społecznych udało się zrealizować. Coś, co było absolutnie niemożliwe. Funkcjonariusze polityczni, partyjni zarabiali miliony. I wiemy to już doskonale. Za chwilę będzie zresztą raport bardzo szczegółowy przedstawiony społeczeństwu. Miliardy znikały. Szanowni państwo, na koniec mam nadzieję coś, co wyciszy w końcu emocje w studiu, czyli krótkie wspomnienie. Chciałbym poprosić od każdego z was, ksiądz Isakowicz-Zaleski, dzisiaj był pogrzeb. Pani poseł. Ja miałam kontakt, można powiedzieć, z księdzem w trakcie takiego zdalnego połączenia po wyroku pseudo-Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Rzecz dotyczyła oczywiście uchylenia tej przesłanki związanej z prawem aborcyjnym i przyznam szczerze, byłam pod bardzo dużym wrażeniem jego bardzo stonowanej wypowiedzi, takiej właśnie prokobiecej, pokazującej zupełnie inne spojrzenie niż ma Kościół, w większości Kościół, już nie wspomnę o PiS-ie. W związku z tym przyznam, że był to człowiek zupełnie o innych horyzontach, pokazujący, że Kościół może mieć zupełnie też inną twarz. I pan poseł Michał Moskal? Ja nie miałem księdza Isakowicza Zalewskiego zaszczytu poznać, niestety. Natomiast ta jego działalność była czymś, co się bardzo szeroko niosło, szczególnie w tych środowiskach społecznikowskich, z których też się wywodzę przez długą działalność, chociażby w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, ale to, co robił ksiądz Isakowicz-Zalewski, żeby pomagać tym wszystkim ludziom w potrzebie, było czymś absolutnie wyjątkowym i dla wielu ludzi, szczególnie dla ludzi młodych, z pewnością było inspiracją. Do tego, co pani poseł mówiła, już się może nie będę odnosił, żeby przy tej okazji do jakichś przytyków czy takich drobnych wycieczek osobistych. Mówiliśmy o wyciszeniu emocji na koniec. Tak? To już je, ta wyciszenia przemilczę po prostu. Dobrze. I wyniki sądy. Jeszcze jestem winien państwu. Czy protesty odbudują poparcie dla PiS? Wyniki 21% tak, 79% nie. Krótki komentarz. No, komentarz pani poseł i pan poseł. Moja prognoza się sprawdziła. Nie odbudują zaufania, bo społeczeństwo jest po prostu zmęczone już tymi podziałami. Zresztą taka była idea, jak wspomniałam wcześniej, funkcjonowania PiS-u. I Kaczyński myśli, że to się nie zmieniło. Czyli dzielenie społeczeństwa i budowanie negatywnych emocji. Ja myślę, że dzisiaj naszą wielką rolą, wszystkich właściwie polityków, jest zbudowanie wielkiej narodowej zgody. Czy to się uda?
To zostawmy jednak jako niedopowiedzenie. Bardzo bym chciała. I pan poseł Michał Moskal. Protesty są wyrazem pewnej emocji społecznej. One nie służą celom politycznym odbudowy, poparcia czy czegokolwiek innego. Szczególnie, że ciężko mówić o odbudowie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość robi rekordowe wyniki w wyborach. 7 600 000 głosów, czyli najwięcej na jedną partię, zagłosowało właśnie na Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast bardzo wielu ludzi jest oburzonych tym, co się dzisiaj w Polsce dzieje. Ma do tego prawo. I to, że Koalicja Obywatelska, koalicja rządząca dzisiaj chce uznawać protesty, które odbywają się kulturalnie, bez wulgaryzmu, w przeciwieństwie do tego, co było z KOD-em i innymi organizacjami za waszych czasów. To są pokazywanie protesty, wizerunku przestępców na pomniku Armii Krajowej. Skandaliczne, haniebne po prostu. Proszę posłuchać Których wsadziliście do więzienia, żeby się zemścić, bo wykryli aferę w waszym rządzie. Ludzi, którzy wykryli aferę w waszym rządzie i za to dzisiaj przez Tuska są ukarani. Dobrze, czyli rozumiem, że się nie udało wyciszyć emocji. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Karolina Pawliczak, Koalicja Obywatelska, Michał Moskal, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję Państwu za dziś. Do zobaczenia w czwartek za tydzień. Dziękujemy. To koniec tej transmisji, ale nie koniec najwyższej jakości publicystyki i informacji. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco. Bądź z nami już jutro rano. Sedno sprawy, Ekspres Biedrzyckiej, Raport i Wieczorny Ekspres. Dociekliwe pytania i ostre komentarze. Zawsze na żywo. Czekamy na Ciebie.